Dobry wieczór. To jest druga część tego nagrania degustacji czterech pereł. I teraz przejdę do drugiej części, mianowicie do pereł puszkowych. I w tej części będą to perły miodowa oraz perła chmielowa Pils. Powiem tak, perłę chmielową Pils można dostać również w wersji butelkowej, w zielonej butelce. Oraz w butelce brązowej, z której uważam jest ona najlepsza. Przy czym tu zaskoczenie, perła w brązowej butelce chmielowa Pils dostępna jest praktycznie tylko i wyłącznie w województwie lubelskim, ewentualnie w ościennych województwach. Tutaj w Katowicach jest dostępna tylko w butelce zielonej oraz w puszkach. Dlatego wolałem wziąć wersję puszkową, żeby mieć po prostu porównanie z tym, jak perłę w butelce brązowej pamiętam. Natomiast co do perły miodowej, ja jej w życiu jeszcze nigdy jeszcze jej nie piłem. Ja w ogóle nie jestem jakby wielkim miłośnikiem piw miodowych. Natomiast ze względów nazwijmy kronikarskich oraz ze względów na to, że jest to jednak piwo należące do całej rodziny perła browar lubelskie, więc wziąłem je również do degustacji. Żeby nie było, że to są tylko piwa jasne pełne. To również jest to piwo jasne pełne, tylko że z dodatkiem miodu wielokwiatowego, przy czym nie podano, jaki procent tego napoju stanowi miód. No i co możemy się dowiedzieć? Perła miodowa, perła wśród piw, piwo z dodatkiem miodu. Perła miodowa idealnie łączy znaną smakoszą goryczkę chmielu oraz słodycz miodu wielokwiatowego. Spróbuj miodowej odsłony perły wśród piw. Piwo jasne, pełne miodowe, alkohol 6% objętości, zawiera słód jęczmienny. Pasteryzowane, naturalnie mętne. Perła browaru lubelskiej, bernardyńska 15. I ta perła jest ważna do 23 lipca 2018 roku. Dzisiaj mamy 27 kwietnia. Tu natomiast mamy perłę chmielową Pils, perłę wśród piw, lubelski chmiel, unikalny aromat, chmiel lubelski, znany ze swej jakości i ceniony na całym świecie. To dzięki niemu perła chmielowa ma tak doskonały smak i unikalny aromat. Piwo jasne, pełne, alkohol 6%, zawiera słód jęczmienny, pasteryzowany. Perła browaru lubelskie, bernardyńska 15, Lublin. I to ważne jest do 19 grudnia 2018 roku. Szkła, żeby wrażenia sensoryczne były takie same jak w przypadku poprzednich dwóch piw, również będą to te dwa szkła, czyli piwo Edy oraz Rastal produkcji Huty Szkła Krosno. Otwórzmy zatem. Pozwolicie, że będę wąchał teraz ze szkła, ponieważ puszka jednak dużo zmienia. Tym bardziej, że wierzch tej puszki nie wiadomo co po prostu, co się na niej mogło osadzić w sklepie oraz podczas transportu, więc zrobię to ze szkła. Się zapieniło bardzo ładnie. Pierwsze wrażenie jest, mam takie. No cóż, perła miodowa jest delikatnie bardziej mętna, natomiast ich kolor jest bardzo podobny. Czyli kolor złota, leciutki bursztyn. O ile perła chmielowa jest przejrzysta, idealnie klarowna, tutaj mamy jednak spore zmętnienie w tej piwie, w tym miodowym. Normalna podobna ilość, piana po prostu identyczna w obydwu przypadkach. W przypadku waszej prawej, mojej lewej, czyli perły chmielowej Pils, jest trochę cieńsze
trochę mniejsze pęcherzyki, piany, ta po prawej stronie to duże pęcherzyki, które łatwo się dziurawią. Przejdźmy zatem do aromatu. Najpierw miodowa. No, czuję tutaj głównie słód i wodę źródlaną. Nie czuję tu zbytnio miodu ani jakichś takich słodkich aromatów. No, nie wiem, jeżeli już, to pewnie w smaku. A w tej? Bardzo podobny zapach jak w przypadku miodowej. Może odrobinę bardziej słodowa, bardziej pełna. Przejdźmy zatem do degustacji. Wasze zdrowie. O, sypiana, już widać. Wzięła i znikła. Praktycznie zupełnie. Piwo jest lekko słodkie. Nie jest to żadnym stopniu ulepek ani taka landrynka, ale no nie jest też goryczkowe. Czuć wyraźnie miód i to taki, nie że miód wielokwiatowy, taki dobry, prawdziwy, ze słoika, tylko taki sztuczny, taki pseudomiód, który można kupić za naprawdę niewielkie pieniądze, który jest zadatkiem cukru, a nie pracy pszczół. Tak on mniej więcej, tak się smakuje. Ale nie jest też za słodkie, więc daje się je wypić. Chociaż, no mówię, nie jestem tutaj wielkim miłośnikiem piw miodowych, więc moja ocena może być nieobiektywna. No i perła chmielowa Pils. Resztki piany trzymają się, jak mówił klasyk, jak Rusy Kaliningradu. No, pachnie słodem. Chmielu to ja tu nie wyczuwam. Dużo, dużo słodu. Może wody. Zdrowie. Tak. No cóż, tutaj czuć trzy rzeczy. Pierwsza to słód, druga to alkohol, trzecia minimalnej ilości chmielu. Ale to chmielu goryczkowego, nie na aromat. Aromat, mówię, jest głównie słodowy. W smaku jest to piwo, no może mniej odrzuca niż Carlsberg czy na przykład Tyskie. Natomiast no, do miana Pils to jednak trochę daleko. Jeżeli mówimy o Pilsie, to powinna być ta goryczka może nie jakaś specjalnie taka harda, ostra, taka jak chinina, taka ściągająca, ale powinna być dosyć wyczuwana, dosyć taka konkretna. Tutaj natomiast jest no, praktycznie pustka, tu jest słód, nieco alkoholu, bo to może ten alkohol nadaje to poczucie goryczki w tym piwie. No i minimalnej ilości chmielu, ale to już mówię. To już są chmiele na. To są chmiele na goryczkę, ale to minimalnej ilości naprawdę. Tak więc, drodzy widzowie, macie teraz przed sobą wszystkie cztery ogólnie dostępne w całej Polsce. Mówię to z perspektywy Katowic Perły. Jaka jest wasza ulubiona, jakie są wasze opinie, jakie są wasze komentarze? Zostawcie je pod filmem, jeżeli się komuś podobało, łapka w górę, jeżeli się nie podobało, łapka w dół. No i cóż, teraz jeszcze może powiem o cenach. Perła miodowa kosztuje 3,19 zł za puszkę. Perła chmielowa Pils kosztuje 3,39 zł za puszkę.
No i wybór należy do Was. No, jeżeli po prostu macie sentyment do Perły, czy w ogóle piliście to piwo kiedyś i szukacie go teraz, proszę bardzo, one są ogólnie dostępne. Ja osobiście najbardziej sobie cenię Perłę Chmielową Pils, jak już wspomniałem, w brązowych butelkach, ponieważ czuję do niej sentyment. Bo takie, to było jedno z moich ulubionych piw jeszcze przed kilkoma laty i po prostu w ramach sentymentu chętnie bym do niego wrócił. Tu niestety go nie mogę kupić, więc mamy go substytut w postaci puszkowej. No ale to już moja sprawa prywatna. Już nie wnikajcie. Ja już nie będę się tutaj uzewnętrzniał. Trzymajcie się. Trzymajcie się ciepło. A teraz z okazji zbliżającej się majówki maturzystom, wiadomo, przejść powyżej minimum punktowego, a reszcie dobrej pogody na zbliżające się wolne dni majowe. Może pojawi się kilka piw w bardziej sprzyjających okolicznościach przyrody naszej polskiej. Może będą to jakieś plenery. Tak więc czekajcie, coś na pewno się pojawi. Do usłyszenia.